Siema, Grażyna Kibolska, Piknik TV. Zapraszam na relacje z trybun 30. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Pasy w Kielcach, Widzew na zakazie, mecz przyjaźni we Wrocławiu. Zapraszam na piknik! Na Roosevelta mimo zamkniętego sektora gości przybyło kilkudziesięciu fanów Kolejorza. Kilka razy zaznaczyli swoją obecność. Przed sobotnim spotkaniem klub postanowił obniżyć ceny biletów do 5 zł w ramach rekompensaty dla kibiców za niezwykle słabą postawę drużyny. Gospodarze stworzyli oprawę na dziesięciolecie istnienia fanklubu z Niemiec. Na prezentację składała się sektorówka, którą uzupełniało hasło na transparentach. Nieważne gdzie żyjemy, liczy się dla kogo. Na stadionie obecnych było 3000 widzów. Z uwagi na przebudowę stadionu w Białymstoku kibice Piasta nie mogli pojawić się na tym meczu. Jagiellonia tego dnia wywiesiła sporo flag i prowadziła dobry doping całe spotkanie. Łącznie na tym meczu stawiło się ponad 5000 widzów. Pasy do Kielc wybrały się transportem kołowym w 710 głów. Krakowia w pierwszej połowie przyozdobiła sektor 8 flagami w biało-czerwonych barwach, natomiast w drugiej połowie wywiesili 6 czarnych flag. Korona z powodu zamkniętego sektora nie prowadziła zorganizowanego dopingu. Wywiesili tylko jedną flagę małpa. Ten mecz na żywo oglądało prawie 6000 widzów. Widzewiacy mimo obowiązującego zakazu wyjazdowego pojawili się w Szczecinie w około 400 osób. Dzięki uprzejmości portowców większość z nich zasiadła na jednej z trybun gospodarzy. Kilkukrotnie zaznaczyli swoją obecność. Pogoń tego dnia oprócz standardowych flag wywiesiła 3 transparenty. Zbyszek, wracaj do zdrowia, z pozdrowieniami do więzienia oraz nikt nie jest w stanie odebrać Ci praw do bycia wolnym w marzeniach i snach. Janusz Waluś, pozdrawiamy. W Szczecinie zasiadło ponad 10 000 widzów. Na mecz przyjaźni do Wrocławia wybrało się około 1300 lechistów. Na płotach wisiało sporo flag zarówno Lechii, jak i Śląska. Oprócz tego wisiało kilka transparentów, głównie z pozdrowieniami dla braci za kratami. Na trybunach byli obecni także fani krakowskiej Wisły. Po meczu oczywiście kibice umacniali zgodę. Na tym spotkaniu obecnych było ponad 18 000 widzów. Mecz Wisły z Podbeskidziem odbywał się bez jakiegokolwiek kibicowskiego akcentu. Zabrakło fanów Podbeskidzia, którzy zawiesili swoją działalność, a także fanów Białej Gwiazdy, którzy z powodu wojny z Bednarzem bojkotują mecze Wisły. Ten mecz oglądało niecałe 6000 widzów. Legioniści z powodu zakazu wyjazdowego oficjalnie nie mogli pojawić się w Lublinie. Miedziowych odwiedziła liczna, bo aż 130-osobowa grupa dzieciaków ze Świdnickiego Domu Dziecka. Przywieźli ze sobą efektowny transparent, którym podziękowali fanatykom Zagłębia i piłkarzom za wieloletnie wsparcie. Zagłębie tego dnia wywiesiło kilkanaście flag. Na trybunach obecnych było w sumie 9 000 widzów. Bydgoszczy mecz bez kibicowskich emocji. Niebiescy solidarnie z kibicami Zawiszy nie pojawili się na tym spotkaniu. Łącznie na stadionie było około 3000 widzów. Za nami ostatnia kolejka rundy zasadniczej. 30. kolejka była dosyć nudna, pewnie dlatego, że kibole zbierają siły na rundę finałową. Teraz czeka nas mała przerwa, ale widzimy się już za 2 tygodnie. Zachęcam Was do komentowania oraz udostępniania naszych relacji. Pamiętajcie wbijać na Face'a i subskrybować nasz kanał. Na razie, kibole!